Więc tym razem chciałbym zacząć od pewnego stwierdzenia, oświadczenia, ale nie mojego. Jan Śniadecki. To jest ten fragment pochodzi z tekstu bardzo też istotnego w kontekście, w którym został wygłaszany. Był to tekst pisany już w ogniu polemik klasyków z romantykami, którą zapewne każdy z nas ma w pamięci. I tutaj pojawia się pewna definicja. Pisze Śniadecki. W moim rozumieniu to wszystko jest klasycznym, co jest zgodne z prawidłami poezji, jakie dla Francuzów Boileau, dla Polaków Dmochowski, a dla wszystkich wypolerowanych narodów przepisał Horacy. Tak jak mówiłem, Śniadecki pisał to w roku 1819, w ogniu polemik z romantykami, w której polemice wykładał tak naprawdę zasady sztuki klasycystycznej. Wykładał je wobec romantyków, którzy, jak wiadomo, z założenia żadnych reguł przestrzegać nie chcieli. A więc Boileau, Dmochowski i Horacy zostali tymi, którzy wyznaczyli klasyczne reguły klasycznej sztuki i poezji. To oni stworzyli niejako wzorzec Sèvres, tak, pewnych klasycznych zasad kompozycji. I tak rozumiany klasycyzm, oczywiście w połączeniu z tym, o czym wspominałem wcześniej, z tą całą fascynacją antykiem, naśladowaniem starożytnych, kładący nacisk przede wszystkim na przestrzeganie spraw kompozycji i formy, wyznacza myślenie też o XVIII-wiecznej estetyce. To zakrawa na paradoks całego klasycyzmu, ponieważ największym wrogiem poezji klasycystycznej, a może i całego klasycyzmu, była doktryna. Tak uważał Ryszard Przybylski, który od razu też ten paradoks zauważa i wykłada go w ten sposób. Przy bezwzględnych i zadufanych teoretykach klasycyzmu nawet najbardziej wściekły romantyk wyglądał jak szlachetny Achilles. Doktryner klasycyzmu zachowywał się jak tyran i kat poezji, zapewne dlatego, że najczęściej bywał miernym poetą. Ci doktrynerzy mają do dziś swoich agentów. Są to historycy literatury, którzy z przedziwnym uporem traktują poezję klasyczną jako ilustrację tych teoretycznych mądrości. A więc doktryna była wrogiem poezji. Pewnie stwierdzenie to tak naprawdę dotyczy każdej doktryny, a raczej każdej postawy doktrynerskiej przykrawającej rzeczywistość do potrzeb określonej formy. Teoretyka, który wymaga od praktyka, aby bezwzględnie dostosował się do zasad, które ten mu projektuje. Filozofa, dla którego zawsze jest albo-albo. Czy też prawodawcy, dla którego istnieje albo dobro, albo zło, gdzie nie ma żadnych odcieni. Tak jak widzieliśmy to nawet we wstępie do tego filmu, prawda, kiedy to fragment z Kąpca był wykładany, że pisze się komedię po to, żeby pokazać, że jest albo-albo, albo dobro, albo zło, że nie ma nic pomiędzy tak naprawdę. Jak u Destusza, który też był jednym z wzorów dla między innymi też polskich twórców oświeceniowych i wymagał od nich właśnie jaskrawych kontrastów na scenie. I stąd między innymi też wzięła się sławetna wojna w Polsce fraka z kontuszem. Ponieważ każdemu Staruszkiewiczowi, który pojawiał się na scenie, musiał automatycznie towarzyszyć galant, jako oponent oczywiście, i odwrotnie. No i tak było u Bohomolca. Zawsze jeden z nich musiał okazać się dobrym, a drugi złym. Albo całkiem dobrym, albo całkiem złym. Albo całkiem szlachetnym, albo kompletną szują. Inaczej nie mogło być. Albo, albo. Bo tak robił Destusz. Autorytet. Notabene też przy tej okazji można wskazać na pewien kompleks polski i polską praktykę przepisywania zachodnich dramatów ze ślepą wiarą, że skoro powstały pod piórem Francuzów czy Anglików, to muszą nieuchronnie być lepsze. A reguły dramatopisarskie wymyślone wtedy przez Boileau czy Destusza winny być bezwzględnie stosowane także przez polskich autorów. Proszę Państwa, na początku, jak tutaj jeszcze Państwo wchodzili, powitał nas fragment Fedry. To było wykonanie z 1995 czy 6 roku. Prawdopodobnie zupełnie tak samo mogło wyglądać wykonanie tego w teatrze XVII czy XVIII-wiecznym. Więc ja może powiem co nieco o Fedrze, o polskiej Fedrze. Polska prapremiera Fedry po polsku odbyła się 21 stycznia 1787 roku. Na tę okoliczność Wojciech Turski przełożył tragedię Racina. Przekład dodatkowo opatrzył przedmową. Przedstawię w niej powody, dla których wziął się za to tłumaczenie i wśród tych powodów na czołowym miejscu wymieniał upadek sztuki dramatopisarskiej w Polsce. Pisał Turski. Od pewnego czasu i dosyć długiego codziennie prawie słychać skargi matek, braci, ojców, ludzi oświeconych, ludzi obyczajnych,
słowem, słychać skargi całej powszechności na te komedie, jakimi nas teraz chcą bawić. Każdy by życzył sobie widzieć zatamowanym to złe, które z tego wynika. Więc jakie to złe rzeczy wynikają z komedii? Ano przede wszystkim brak czystego stylu, brak czystego gustu. Pisał jeszcze Turski, śmiała niezdolność i gruba nieumiejętność autorów przeszkadzają narodowi rozszerzyć granice dobrego gustu. W te dni, kiedy loże i parter są napełnione szanownymi i rozsądnymi spektatorami, panowie aktorowie najczęściej dla bawienia tylko liberii i Żydów, liberii, czyli służby, i Żydów ukazują się na scenie. Lepiej powiada Turski, by już w ogóle nic nie pisali, niż mieli pisać takie komedie. Niż mieli bawić publikę właśnie takimi nędznymi utworami. Teatr miał bowiem służyć poprawie obyczajów, a w tych komediach nie ma ani światła nauki, ani zabawy na jakim takim przyzwoitym poziomie. Nawet przecież, zaznacza Turski, Moliera nie cenimy za farsowe sztuki, takie jak Zawstydzony mąż czy Frantostwa Skapena, lecz za napisane zgodnie z wymogami kunsztu dramatopisarskiego komedie, takie jak Świętoszek czy Mizantrop. Bardzo ładnie to też w pewnym momencie puentował Boy, który pisał, że polscy oświeceniowcy stworzyli sobie taką kukłę Moliera. Znaczy stworzyli sobie Moliera, którego tak naprawdę nie było. Molier nigdy nie był tak naprawdę jednoznaczny. Nie było u niego dobra ani zła, jednoznacznego zupełnie. Natomiast no, na potrzeby między innymi tego rygoru klasycystycznego w Polsce została stworzona taka kukła, jak to powiada Boy. I do tej kukły w zasadzie, a nie do samego Moliera odnosili się polscy twórcy. Remedium na upadek sztuki dramatopisarskiej w Polsce i schlebianie niskim gustom, czyli liberii i Żydom, miał być więc przekład Fedry. I choć Turski na koniec swojej przedmowy zachęca, żeby pisać, jak najwięcej pisać, to tak naprawdę z tego tekstu wynika tylko jedno, że nie ma sensu niczego pisać, ponieważ wszystko to, co było warte napisania, już dawno zostało napisane. I napisali to oczywiście starożytni. Po nich jeszcze przepisywał to Molière i Racine. I to, co jest do zrobienia, no to naśladować to, co doskonałe, to, co idealne. Albo, jak postąpił sam Turski, tłumaczyć i przyswajać ich dzieła w językach narodowych. Więc tyle deklaracji samego tłumacza. Przedstawienie Fedry odbyło się na Dynasach, w pałacu księżnej Karoliny de Nassau, wielkiej admiratorki teatru, do której talentów organizacyjnych wzdychał m.in. Antoni Tromba-Michniewski, który pisał: widzę, jak masz nauk, sztuk, wiadomości, siła, że można pod twój poddać sąd piśmienne dzieła. Wiadoma wszystkim twa biegłość w tym gatunku, dzieł teatralnych, które w tych wiekach szacunku nabierają u nas, jak nie miały przed laty. Zaświadcza to w pałacu twym teatr bogaty. Z niego dał się widzieć gust twój w scenicznej sztuce do poleru umysłów potrzebnej nauce. Przytomność twa z innymi zawsze spektatory zdobi teatr publiczny, wzrost mu dając spory. W momencie, kiedy Michniewski pisał tę deklarację w 1975 roku, Karolina wówczas jeszcze nie była Karoliną, księżną Karoliną de Nassau, lecz Karoliną Sanguszkową z domu Gostką. Należała przez cały czas do jednych z najczynniejszych animatorek życia teatralnego w Warszawie. W Pałacu Sanguszków, na Dynasach, późniejszych Dynasach, często odbywały się amatorskie przedstawienia dla warszawskiego towarzystwa. Salon Sanguszków był jednym z ważniejszych miejsc działania warszawskiego Théâtre de Société, w którym polscy arystokraci, na wzór znowu Francuzów, bawili się w wystawianie spektakli, w których zresztą sami też grywali, no i było to dla nich rozrywką towarzyską. Po 1974 roku, kiedy Sejm dał Sułkowskim wyłączność na organizowanie publicznych widowisk, a ci, o czym mówiłem w poprzednim wykładzie, scenę publiczną przekształcili tak naprawdę w klub dżentelmenów, działały w Warszawie jeszcze teatry prywatne, wśród których najważniejszym był właśnie Teatr Sanguszków. Niedługo się jednak utrzymał, ponieważ w 1977 roku pałac spłonął. Książę Janusz Sanguszko zaczął odbudowę. Dokończył ją już jednak kolejny małżonek księżnej Karoliny, czyli właśnie książę Karol de Nassau-Siegen, francuski pułkownik w rosyjskiej służbie, dowódca floty między innymi. I w 1780 roku stanął na nowo pałac w tym samym miejscu, znów stał się siedzibą teatru i dał przy okazji nazwę całej okolicy właśnie Dynasy, od de Nassau. Zresztą początkowo mówiło się o Dynasach, dopiero później się to zleksykalizowało w Dynasy. I właśnie tutaj, na Dynasach, miało miejsce owo wydarzenie bez precedensu, czyli polska prapremiera uchodzącej za wzorową tragedię klasycystyczną Fedry Racina w przekładzie Wojciecha Turskiego. W oryginale napisana Aleksandrynem, czyli wierszem, który miał nieść aktora, stylem wysokim,
sytuującym się gdzieś między językiem mówionym a pisanym, nienaturalnym. To też było słychać chyba. W ogóle nie używanym w rozmowach, konwersacjach, bo wykorzystującym między innymi czas passé simple, który, pisze Roland Barthes, był kamieniem węgielnym opowiadania i zawsze sygnalizował pewien artyzm. Natomiast co to jest Aleksandryn? Aleksandryn to jest wiersz, 12-zgłoskowiec ze średniówką. Akcentowanymi sylabami jest 6 i 12, czyli to była też francuska odmiana heksametru jambicznego, w ten sposób też tłumaczone były na francuski dzieła Homera chociażby, czyli wiersz heroiczny. I Aleksandryn miał również stać się synonimem takiego wysokiego tonu. Jak się nie trudno domyślić, w polszczyźnie był z tym pewien kłopot, ponieważ akcentowanie 6 i 12 sylaby w wersie oznaczałby akcentowanie ostatniej sylaby w wyrazie, co w polszczyźnie jest jednak nie do przyjęcia, bo akcent pada tutaj na sylabę przedostatnią. Niedawno zresztą Michał Zadara wygłosił taką dosyć efektowną tezę, to znaczy, że polskim odpowiednikiem Aleksandrynu byłby chociażby wiersz Pan Kotek był chory i leżał w łóżeczku. Rzeczywiście, Pan Kotek był chory i leżał w łóżeczku. Wszystko się zgadza. Natomiast jest w tym pewien szkopuł, ponieważ, tak jak mówię, w Aleksandrynie akcent powinien padać na ostatnie sylaby w wersach. Dlatego też wymyślono, i była to też stosowana praktyka, tłumaczyć Aleksandryn 13-zgłoskowcem. 6 plus 7, ewentualnie 7 plus 6. Zresztą częściej był używany wers 7 plus 6. I Turski też 13-zgłoskowcem takim właśnie przełożył Fedrę. Hipolit mówi na przykład: Ty, który od dziecinnych lat znasz serce moje, serce żadną słabością nietknięte dopóty, możesz, że przez niegodnie znieważać zarzuty? Nie dosyć, że pokarmem własnej chowan matki amazońskiej hardości wyssałem zadatki. Jak to policzy, to się znowu wszystko zgadza, jest 7 plus 6. To jest zresztą też wiersz, który później będzie pojawiał się u Fredry, i którym oczywiście Mickiewicz też napisze Pana Tadeusza. I właśnie też jako 13-zgłoskowiec, jako taki postulat wysokiego stylu w polszczyźnie, zalecał Franciszek Ksawery Dmochowski w swojej sztuce rymotwórczej, napisanej w 1788 roku, czyli dokładnie w tym samym momencie, kiedy Turski wypomina Polakom upadek sztuki dramatopisarskiej. Jest to jakieś wzmożenie w związku z tym. Tak naprawdę oczywiście Dmochowski przepisał ze sztuki poetyckiej Boileau, wydanej w 1674 roku, przystosowując tylko nieco normy językowe do polszczyzny. Ale Dmochowski tutaj nie tylko powiedział, jak to zrobić, ale sam też to zrobił, ponieważ przetłumaczył Iliadę właśnie w ten sposób, czyli homerycki heksametr. 13-zgłoskowcem, jak Pan Bóg przykazał, ze średniówką po 7 sylabie. No i idzie to. Gniew Achilla, bogini, głoś obfity w szkody, który ściągnął klęsk tyle na greckie narody, mnóstwo dusz mężnych wcześnie wtrącił do Erebu, a na pastwę dał sępom i psom bez pogrzebu walające się trupy rycerskie wśród pola. No oczywiście jest to koturnowe, ale to też takie miało być. Miało takie być nie tylko dla zaznaczenia, że to jest jednak jakiś inny rodzaj języka. Bardzo często mówiono zresztą o specjalnym dialekcie, który klasycyści wynaleźli, nazywanym językiem bogów między innymi, żeby zaznaczyć, że to nie chodzi tak o język do porozumiewania się, tylko jest to język do jakichś wyższych celów stworzony. Ale funkcją Aleksandrynu, czy jego polskiego odpowiednika była również wymuszenie na aktorze pewnej frazy. I w związku z tym, jeżeli wierzyć Markowi Dębowskiemu, a chyba nie ma powodu, żeby nie wierzyć, bo jest to wybitny znawca sztuki aktorskiej w dobie klasycyzmu, to Aleksandryn, pisze Dębowski, powodował zrytmizowanie tyrady, sceny, całego aktu, niezależnie od umiejętności aktora. Nawet najgorszy deklamator musiał przecież podnieść głos na chemistych. Można też przywołać opinię Madame de Stael, która w rozprawie o Niemcach pisała: Ogólny koloryt, odpowiedni akcent, a nawet najbardziej namiętne ruchy są zależne od Aleksandrynu, owego piedestału będącego poniekąd zwiastunem sztuki. Więc innymi słowy, to właśnie rygor wiersza wymuszał grę aktorską, wysoką, koturnową, nienaturalną, grę sygnalizującą, jak pisał Barthes, pewien artyzm. Więc chyba w związku z tym, jeżeli tak się grało, jeżeli to sam tekst napędzał aktora, była to taka maszyna tak naprawdę językowa, to nie sposób było położyć rolę. Natomiast o polskiej prapremierze Fedry wiemy stosunkowo niewiele, ale coś wiemy. Urszula Mniszchowa pisała do matki.
Potem jadłyśmy kolację u pani de Nassau, gdzie prawie nikogo nie było, wszyscy byli zakatarzeni lub zmęczeni. Król bawił tylko chwilę. Z kobiet była tylko hetmanowa Polna, chodzi o Konstancję Tyszkiewiczową, i księżna Radziwiłłowa. Po kolacji deklamowano trochę Fedrę po polsku. To jest właśnie ta prapremiera. Deklamowano trochę Fedrę po polsku. Arycją jest 114. 114 to jest oczywiście zakodowane nazwisko. Akurat kto jest 114, nie wiadomo, ale wiadomo, kto jest 115, za chwilę o tym powiem. Arycją jest 114. Umiera z pragnienia wystąpienia na scenie, ale z Hipolita, którym jest wielki podkomorzy, chodzi nie o kogo innego, jak o Kazimierza Poniatowskiego, brata króla, słowa nie można było wyciągnąć. Utrzymują, że się jeszcze swojej roli nie nauczył na pamięć. Jak na polską prapremierę polskiej adaptacji największego osiągnięcia francuskiego klasycyzmu, to chyba raczej marnie. Wszyscy albo kichający, zakatarzeni, albo nieobecni. Po deklamowanym przedstawieniu po kolacji, znaczy przedstawienie w ogóle, to raczej coś, co dzisiaj byśmy nazwali pewną próbą czytaną. Aktorzy nie znający roli. No więc i Aleksandr nie pomoże, czy nawet jego polski odpowiednik, 13-zgłoskowiec. Wcześniej tego samego dnia grała jeszcze Banti, włoska śpiewaczka, o której występnie Niszchowa pisała, że był dosyć lichy i bez sensu. To cytat wszystko. Choć było tam kilka pięknych arii. A więc może należałoby z tego wysnuć wniosek, że Marszałkowa była dość krytycznie usposobiona i w związku z tym krytycznie również oceniła występ pokolacyjny w pałacu książąt de Nassau. Poza tym Niszchowa chyba zdecydowanie nie podzielała gustów warszawskiej socjety snobującej się na klasycyzm. Zanim poszła na deklamowanie Fedry, była u Nassauów na próbie Didony, relacjonowała matce. 115. No tutaj wiemy akurat, kto jest 115, bo 115 to jest nie mniej, nie więcej, tylko właśnie księżna Karolina de Nassau. 115 chce być koniecznie rozczulająca w tej tragedii i nadaje swemu głosowi jakieś drżenie w deklamacji, na kształt pana Delorme, kiedy śpiewa. Efekt był chyba jednak dosyć nieprzewidziany i chyba odwrotny od zamierzonego, ponieważ zaraz potem Niszchowa pisze: tylko co nie wybuchnęła ze śmiechu w czasie repetycji, w najpatetyczniejszym miejscu. Nie trudno zgadnąć, że jednak takie przeszarżowanie, czy też za bardzo zapamiętałe wygłaszanie tego typu patetycznych fraz, no, może spowodować efekt odwrotny od zamierzonego. Zupełnie wbrew hołubionej przez klasycyzm w zasadzie dekorum, patos i koturnowy styl wywołał nieomal wybuch śmiechu. I to bynajmniej nie szlachetnego śmiechu, jaki postulował chociażby książę Adam Kazimierz Czartoryski. Ale o rodzajach śmiechu jeszcze za chwilę powiem. Warto bowiem tymczasem chwilę poświęcić jeszcze bohaterom tego wieczoru i ich dalszym losom. Pałac księżej de Nassau spłonął w kolejnym roku, po raz kolejny. W ocalałym południowym skrzydle zamieszkała biedota, później już w XIX wieku stał się ta ocalała część budynku częścią targowiska. No i w ten sposób zakończyła się kariera teatralna Karoliny de Nassau. Za to karierę zaczął, i to polityczną nie byle jaką, zaczął robić tłumacz Fedry, czyli Wojciech Turski, który w czasie Sejmu czteroletniego stał się polskim katonem i głównym oskarżycielem przed sądem sejmowym marszałka Sejmu Rozbiorowego Adama Ponińskiego. Z tego co wiadomo, miał poglądy jakobińskie, ale jednocześnie przeszkadzało mu to w żaden sposób popierać stronnictwa hetmańskiego, konserwatywnego, sprzeciwiającego się jakimkolwiek reformom w państwie. Należał do obozu, który później pod wodzą m.in. Szczęsnego Potockiego, Franciszka Ksawerego Branickiego czy Seweryna Rzewuskiego będzie współtworzył Konfederację Targowicką. W tym czasie Turski zasłynął jeszcze wystąpieniem w teatrze. O tym też jeszcze będę mówił, ponieważ miało to miejsce w czasie przedstawienia Wielkie Rzeczy i Cóż mi to wadzi. Wystąpił wtedy przeciwko zerwaniu przedstawienia przez dyrektora Owsińskiego na żądanie władzy. Jednak ukoronowaniem tak naprawdę kariery politycznej Turskiego było ogłoszenie się przez niego reprezentantem narodu polskiego przed francuskim konwentem. Wystąpił tam nie jako Wojciech Turski, lecz jako Albert de Sarmat. Domagał się przy tym, by Francja udzieliła Polsce zbrojnej pomocy. Więc biografia jest to niewątpliwie ciekawa, zważywszy właśnie, że nagle obrońca klasycyzmu stał się rewolucyjnym radykałem, a to znów konserwatywnym Sarmatą. Wybory polityczne Turskiego tutaj żadną miarą jednak nie podporządkowują się tym zasadom, które sam wykładał jako zasady estetyczne. O tym, że klasycyzm był polityczny, jeszcze powiem, natomiast tutaj już w tej chwili to sygnalizuje, że mam do czynienia tutaj z pewnym paradoksem, kiedy teoretyk klasycyzmu w swoich wyborach politycznych staje się raczej reprezentantem rokoka.
Zacząłem od Fedry, od tego przedstawienia z 1787 roku na Dynasach, w pałacu księżnej de Nassau, choć w tytule tego wykładu jest autor komedii Bohomolca. To wcale nie jest przypadek, ani też nie jest to pomyłka. Nie jest też tak, że w ostatniej chwili zmieniłem zdanie i postanowiłem mówić o czymś zupełnie innym. Bohomolec blisko dekadę wcześniej niż Turski rozpoznaje dokładnie ten sam problem, czyli problem z polskim dramatopisarstwem, marnym dramatopisarstwem. Na odejściu współczesnych mu boleje między innymi Bohomolec w swoim tekście, na odejściu współczesnych mu autorów od klasycystycznych reguł pisania komedii. Bohomolec pisze tę sztukę gdzieś około 1779 roku. Jan Kot twierdzi, że przedstawienie miało miejsce w tym samym roku, choć nie jest to do końca pewne. Natomiast akurat w tym przypadku ja się w tych wykładach staram się koncentrować zgodnie z tytułem cyklu na przedstawieniach. Natomiast akurat tutaj samo przedstawienie jako przedstawienie teatralne może jest drugorzędne wobec tego, o czym Bohomolec w tym tekście mówi. Bohomolec, tak jak powiedziałem, wykłada tutaj pewne prawidła pisania komedii. Największe sukcesy ma już wtedy za sobą. Dobiega 60, zostało mu 5 lat życia. No i często jest ta sztuka też interpretowana w taki sposób, że jest to trochę taki rozrachunek Bohomolca z jego własną karierą, czy z jego własnymi przemyśleniami. Bohomolca, który, przypomnijmy, małżeństwem z kalendarza w 66 roku bulwersował publiczność. Wznowionymi w 75 roku w Teatrze Sułkowskich Pijakami, no doprowadził publiczność do wrzenia i krytyków też. Mitzler de Kolow był wściekły na niego, że jak śmie w ogóle pokazywać takie rzeczy na scenie. Więc pijacy zostali wygwizdani. Wcześniej po napisaniu małżeństwa z kalendarza szybko musiał reagować Bohomolec, pisząc Staruszkiewicza jako odpowiedź, żeby uspokoić jednak tych sarmatów, że to odwracając sytuację dramatyczną, o tym już mówiłem w pierwszym wykładzie. Natomiast z tymi pijakami Bohomolec wyraźnie miał problem i to widać nawet w tej sztuce, gdzie robi do tego bezpośrednią aluzję. Wspomina, kiedy przychodzi do niego, do bohatera sztuki przychodzi Fircykiewiczowa, proponuje napisanie komedii o pijakach, Prawdomówski, czyli główny bohater komedii, odpowiada jej. Już nie dopiero jest o nich komedia napisana, ale niektórym ich mościom nie miała szczęścia się podobać. Więc widać tutaj pewne rozżalenie. Widać tutaj pewien wyraz frustracji. No nie ulega wątpliwości, że to dramat o samym Bohomolcu, o dramatopisarzu, który święcił niegdyś triumfy na scenie, a teraz w obliczu nowych trendów, nowych mód idzie w odstawkę. Kończy się teatr, jaki znał i cenił, a ten, który nadchodzi, napełnia go jednak niechęcią wobec tego, że nie respektuje właśnie tych wyuczonych przez starożytnych czy przez Francuzów fundamentalnych zasad pisania komedii. Bo jest to teatr, w którym mieszają się granice gatunków, który nie szanuje zasady dekorum, nie poważa świętej, nienaruszalnej zasady trzech jedności. Teatr, od którego ludzie oczekują raczej właśnie paszkwili na innych niż dramatów, które wyśmiewają, owszem, tak jak też znowu odwołuję się tutaj do filmu i do tej pierwszej sceny, owszem, komedia ma wyśmiewać wady, ale nikogo z osobna nie piętnować nosicieli, nie obrażać. Właśnie klasycyzm to jest też taki wzorzec stylistyczny, który zakazuje obrażania, nawet jeżeli chce się powiedzieć coś istotnego. Ale po kolei. Ponieważ tym razem, wcześniej tego unikałem, starając się jak najmniej miejsca poświęcać fabule i omawianiu utworów, natomiast tutaj jest to istotne, ponieważ nie o samą fabułę chodzi i nie tylko o bieg wydarzeń, ale też o tym, o czym rozmawiają bohaterowie sztuki. Uprzedzając to, co powiem dalej, już teraz można stwierdzić, że Bohomolec tak naprawdę nie napisał komedii, takiej komedii z krwi i kości, jaką sam postulował, lecz coś, co Czartoryski określał w przedmowie do swojego też takiego salonowego utworu Kawa. No i w tej przedmowie znowu oni wszyscy mieli wtedy taką obsesję wykładania tego, czym powinno być, jak się powinno pisać utwory dramatyczne, jak powinny być skomponowane i dlaczego. Więc Czartoryski ten gatunek, który uprawia Bohomolec, nazwał dialogiem albo rozmową, odmawiając mu tym samym jakby takiej pełnoprawnej rangi utworu dramatycznego. Bo chociaż rzeczywiście mamy tutaj wyraźnie zarysowane postaci, ani one, ani nawet ich działania nie napędzają dramatu, lecz właśnie rozmowy. Rzecz dzieje się w domu Prawdomówskiego, tytułowego autora komedii. Biedzi się on nad nową sztuką, która mu wyraźnie nie idzie. Chce napisać Prawdomówski komedię o fałszywym literacie albo mędrku. No i miota się już od pierwszej sceny, bo to się wszystko zaczyna w ten sposób. Nie, ta intryga nie przypada. Chodzi zamyślony, potem mówi. Tak by nieźle było. Oj nie, nie będzie to naturalnie.
albo porzucę do 100 katów. Szkoda, materia bardzo piękna. Tak się to zaczyna i chwilę później przychodzi mu z pomocą pisarek, asystent, który przepisuje jego teksty na czysto. Proponuję, by wmieszać do komedii miłość i małżeństwo, bo przecież w komedii zawsze pojawia się miłość, a szczęśliwy finał przynosi małżeństwo. I tutaj już widać po prostu, że w tym tekście Bohomolec, mówiąc brutalnie, robi sobie jaja z tego gatunku, ponieważ jeżeli przyjrzeć się każdemu wcześniejszemu utworowi w Bohomolca, to o to właśnie nam chodzi. To znaczy mamy to i w Małżeństwie z kalendarza, i w Staruszkiewiczu, i we wcześniejszych jeszcze tekstach właśnie ten motyw. To znaczy pojawia się, bez wątku miłosnego komedia nie istnieje i to jest u Bohomolca, natomiast tutaj, jako już taki stetryczały dosyć teoretyk, zaczyna pisać coś, co już powinno budzić nasze wątpliwości, to jest przeciwko jego własnej praktyce. A więc małżeństwo nie wchodzi w grę. Nie przekonuje to jednak Prawdomówskiego, który chce napisać komedię zawstydzającą tych, co przeczytawszy kilka modnych francuskich książeczek, wymądrzają się i wynoszą ponad tych, którzy lata spędzili na porządnej nauce. Bo temat jest poważny i na czasie, a pisarek mu tutaj wyskakuje właśnie z jakąś miłością i małżeństwem zupełnie niepasującymi do powagi tej materii. Ale gdybyś wasz mość pan nie daje za wygraną asystent, gdyby na przykład był taki literat, co się kocha w takiej literatce, jak i on, no i pisaliby do siebie pewnie jakieś wiersze, potem by się pobrali. Tak? Do tego sprowadza się między innymi tyrada pisarka. Komedia bez miłości, mówi pisarek, to samo, co pióro bez kałamarza. Bohomolec jednak, czyli jako Prawdomówski, odrzuca tę koncepcję. Akcja toczy się dalej. I akcja jest zupełnie jak z Natrętów Bielawskiego, o których też mówiłem na pierwszym wykładzie. W pracy dramatopisarzowi, któremu wyraźnie sztuka nie idzie, ciągle ktoś przeszkadza. Przychodzą kolejni natręci. Pierwszy przychodzi niejaki Spokojnicki. Chwali obecne panowanie, to jest znowu taka wstawka intertekstualna. Chwali obecne panowanie, pod którym działają i monitor, i teatr publiczny. Więc Bohomolec jako twórca jednego i współtwórca drugiego znowu tutaj pokazuje się jako on sam. Spokojnicki przychodzi i po wygłoszeniu tej pochwały mówi, jaki ma problem. A problem ma dość poważny, ponieważ się ożenił pół roku temu. I to w dodatku ożenił się z bardzo piękną kobietą, a ta go ani myśli do siebie dopuścić. Mieszkają razem, lecz czasem nawet nie widują się przez kilka dni. Jakby tego było mało, ona ciągle jeszcze wyciąga z niego pieniądze, a to na krawców, na perukarzy czy na dostawców innych dóbr. Więc chodzi o to, mówi Spokojnicki, żeby napisać komedię, która by piętnowała takie zachowania. O to mu chodzi. Najpierw się Spokojnicki wykręca, że to być może nie warto się tym zajmować, bo być może to sprawa nie jest aż tak poważna, być może są tylko humorki żony, więc się nie ma czym przejmować. No ale kiedy Spokojnicki nie daje się tak łatwo zbyć, Prawdomówski mówi, o co tak naprawdę mu chodzi. Komedia ma prawo wytykać tylko powszechne przywary, w szczególności zaś żadnego nie obrażać. Bo to nie jest poprawiać, ale rozjątrzać tego serce, którego właściwą jemu tylko przywarę publiczną wytykają. W tym czasie wchodzi Ucieszyński, aktor. Popiera pisarza, mówi, że damom należy respekt. A gdy Spokojnicki przywołuje za przykład karcenia kobiecych przywar Moliera, Ucieszyński spokojnie stwierdza, że te jego komedie to wcale nie są najlepsze. Widać, przeczytał Boya i wie, że to, z czym mieli do czynienia twórcy oświeceniowi, był tylko kukłą, wydmuszką. Poza tym zmieniły się też okoliczności. W epoce Moliera, zauważał Cieszyński, sąd należał głównie do mężczyzn, a teraz sąd o gustach zupełnie do dam jest przeniesiony. No i tym sposobem udaje się pozbyć Spokojnickiego, który jednak wobec takich argumentów ustępuje i wychodzi. Ale zostaje Cieszyński, który przychodzi do Prawdomówskiego z prawdziwą pretensją. Mówi, czy niesprawiedliwość komedią wasz mość pana, że w nich po większej części są zachowane reguły teatralne i były niegdyś w modzie, ale dziś publikum oświecone nie znajduje w nich uczucia ani sentymentu komicznego. Innymi słowy, nikogo to już dziś nie bawi. Żarty nawet, ale, tu znów cytat, grzecznymi słowami uwinione. Czyli to wszystko jest, nawet jeżeli pomysł na żart jest niezły, to wszystko jest zbyt grzeczne, zbyt uładzone, żeby to tak naprawdę mogło zadziałać. Podobne zastrzeżenia wobec twórczości Prawdomówskiego zgłasza też Mędrzecki, który przychodzi i mówi wprost. Wasz mość pana, komedie nie dochodzą molierowskich. Przynosi jednocześnie do oceny własne dzieło zatytułowane Polak po szkodzie mądry,
i pyta, czy to jest dobry tytuł, czy modny jest tytuł. Na to Prawdomówskiemu opadają ręce, ponieważ mówi on, alboż to i komedie wymysłom mody podlegają, mnie się zda, że ich reguły od starożytności nam podane są nieodmienne, jako na naturze ufundowane. Więc mamy tutaj już pewien statement, który mówi ni mniej, ni więcej, tylko że komedie sobie nie można tak wymyślić i napisać, jak się chce, tylko są określone reguły, które wynikają z natury nawet, tak? Czyli jest tutaj odwołanie do instancji, od której już nie da się wyżej odwołać. Jeszcze gorzej jest, kiedy Mędrzecki zaczyna mówić, o czym ma być ta komedia. Ponieważ w pierwszym akcie młody Polak w Paryżu baluje, traci fortunę. Sprowadzony w międzyczasie do Warszawy przez ojca, znowu trwoni jego majątek. No i już tutaj Prawdomówski znowu traci cierpliwość. Mówi, no że jak to, jeden akt w Paryżu, drugi w Warszawie, a Mędrzecki dalej, że po kilku latach ojciec umiera i bohater zaczyna wędrówkę po całej Polsce, po trybunałach od Piotrkowa do Lublina i dalej jedzie na wieś, gdzie osiada, znalazłszy szczęście w miłości. No i tutaj już rzeczywiście Prawdomówski nie ma argumentów i zaczyna swój teoretyczny wywód. Najpierwszą regułą i fundamentem komedii jest trojaka jedność. To jest jedność miejsca, jedność czasu i jedność rzeczy, którą komedia traktuje. No i tłumaczy, że sztuka Mędrzeckiego to bardziej romans, używa słowa romans oczywiście w znaczeniu powieści, bo rzecz dzieje się przez wiele lat, a powinna, góra 24 godziny, a maksimum 3 dni. Mędrzecki patrzy na Prawdomówskiego z rosnącym politowaniem, gdy ten mu po raz kolejny wykłada, jak ma się pisać komedię i każe mu co więcej czytać księgi, które traktują o komediach. Każe mu przeprowadzać gruntowne studia tego, co napisali na ten temat łacinnicy, Francuzi czy Grecy. No zniechęcony, czy raczej z pewnym pobłażaniem, uznając rzeczywiście w Prawdomówskim już takiego kompletnie oderwanego od rzeczywistości człowieka wychodzi. Ale wchodzi Fartycka z zamówieniem na sztuki o paskudnym parafianinie, jej mężu, który się bezczelnie pakuje jej do łóżka, zamiast siedzieć w swojej części domu. No i to już nie trudno zgadnąć, że Fartycka no to jest właśnie żona Spokojnickiego. Prawdomówskiemu udaje się spławić, podobnie jak Karcikiewicza. Karcikiewicz z kolei przychodzi z zamówieniem na sztukę o bardzo pracowitych kartownikach, którzy przez całe dnie i noce nic innego nie robią, tylko grają w karty, a naród nie jest w stanie tego docenić i ciągle ma ich za lekkoduchów i utracjuszy. No tutaj jednak już chyba nawet sam Prawdomówski traci wiarę w teatr, bo stwierdza nie mniej, nie więcej. Ta opinia o profesji waszmość pana tak głęboko jest wkorzeniona w ludziach, że i 100 komedii nie potrafi odmienić. Jakby sprawcza rola teatru też ma swoje granice wobec obyczajowości. Przychodzą Fircykiewiczowa z Fanfarońskim i mądrzą się, że nasz autor z Francuzów powinien tłumaczyć, bo co Francuzi, to Francuzi, prawda? No nie ma to jak Boileau czy Destouche. Fanfaroński też wie, co mówi, bo stwierdza, choćbyśmy i przez 100 lat pisali, to nie dopiszemy Francuzów. Biedny Prawdomówski zaczyna się tłumaczyć, że sami uczęsi Francuzi, a między innymi nawet encyklopedystowie na to narzekają, że po Molière komedie we Francji coraz bardziej upadać poczęły. Teraźniejsze komedie francuskie nie mają ducha, iż tak rzekę komicznego i bardzo spoważniały, że bardziej do tragedii podobne, co jest przeciwko naturze komedii. Tamci jednak swoje, że francuskie to francuskie, Molière to Molière, no a Prawdomówski to tak naprawdę mógłby co najwyżej im wiązać buty. No i teraz właśnie jest ten kawałek o pijakach, o wygwizdanym spektaklu. Bo Homolec bierze tutaj odwet na swoich krytykach, między innymi na Wawrzyńcu Miclerze de Kolow, skądinąd bardzo zasłużonym wydawcy Monitora, który gromił wtedy Bohomolca za to, że tak grube występki wprowadza na scenę. No i więc Bohomolec ni mniej, ni więcej mści się i każe Fanfarońskiemu, z którego później na koniec robi idiotę, mądrzyć się w ten sposób. Nie jest to rzecz przystojna na uczciwe teatrum pijaków wprowadzać. No, kwituje to Prawdomówski takim stwierdzeniem, że haha, może lepiej w takim razie niedźwiedzie. No, jakby jest tutaj w zgodzie z zasadą dekoru, no, ponieważ mówi o rzeczy, komedia siłą rzeczy ma traktować o rzeczach niskich, no pijacy też są z tego porządku, więc wszystko jest w porządku. Fircykiewiczowa jeszcze domaga się komedii o tych, którzy kupują na kredyt. No, tutaj znowu Bohomolec zaczyna się wygłupiać, bo Prawdomówski, czy Bohomolec ustami Prawdomówskiego mówi, że no, na kredyt no, to można napisać ewentualnie tragedię, bo jako, że komedia traktuje o ludziach niższego stanu, no, a tym na kredyt nie dają, więc jakby tutaj się nie bardzo da coś z tego zrobić. Na koniec przybywa Świszczypalski z tyradą o tym, że on owszem lubi komedię, ale tylko smutne. Komedie, które nazywają płaczliwymi. No i tu znów szlak trafia Prawdomówskiemu, bo przecież tłumaczył tyle razy, że komedia jest do śmiechu. I przez śmiech ma poprawiać obyczaje, a tragedia ma żalem poruszać serca.
Przy czym potrzebniejsza oczywiście wydaje się komedia, żeby odciągać człowieka od smutnych myśli. Świszczypalski, no nie w ciemię bity też, daje wykład na temat istoty żalu i śmiechu. To będzie wtręt na temat fizjologii w teatrze. I to znowu Bohomolec sobie kpi. Otóż żal, mówi Świszczypalski, powstaje w następujący sposób. Dusza nasza jest w mózgu, in cerebro, i ma swoje legowisko in glandula pinealis, czyli w szyszynce. Otóż glandula pinealis ma swoją komunikację z sercem przez różne kanały. Smutek tędy idący z serca przez diafragmę, czyli przez przeponę, wpada do glanduli. Z glanduli do katakumby, czyli odbytnicy. Z katakumbrzy wypadłszy napełnia serce żalem. A śmiech? Proszę bardzo. Świszczypalski już tłumaczy. Śmiech pochodzi z serca, idzie potem do śledziony, stamtąd do intensinum rectum, czyli do jelita grubego, a stamtąd wypadając przez różne muszkuły, czyli przez różne mięśnie i arterie, porusza usta do uśmiechania się. No jest taka, to jest fizjologiczna teoria teatru, i oczywiście Bohomolec znowu sobie pokpiwa, no bo jaka to fizjologiczna teoria teatru, podczas kiedy tak naprawdę no, są określone reguły ustalone przez starożytnych, więc żadne szyszynki, żadne jelita grube tutaj nie mają żadnego znaczenia, jeżeli komedia nie jest przyzwoicie napisana. No i teraz tak, koniec końców nie będzie żadnej komedii o fałszywym literacie albo mędrku. Prawdomówski nie jest jednak w stanie, i to chyba bez względu na to, że, czy ktoś mu przeszkadza, czy nie, tylko już czuje jednak pewną twórczą niemoc, nie jest w stanie napisać tego, a nic, co więcej, co też jest istotne, chyba sprostać oczekiwaniom wszystkich zebranych. Fanfaroński obwieszcza jeszcze, żeby go dobić i ostatecznie pognębić, że od biedy komedię Prawdomówskiego można by grać w Wielki Piątek, no, że to jest mniej więcej ten typ humoru. Prawdomówski już w akcie całkowitej rozpaczy rwie na strzępy wszystko to, co napisał, i tak się kończy ta sztuka. No, czyli taka też jakby odbiegająca od tradycyjnych czy od klasycznych zasad, prawda? To nawet jeżeli przyjąć, że nie ma tu być komedia, jeżeli chodzi o budowanie intrygi, tylko o wykład pewnych racji czy o rozmowę, no to tak czy inaczej, no, komedia jest to smutna. Ale tu jesteśmy właśnie świadkami bardzo, bardzo istotnego, wydaje mi się, wydarzenia, czyli pierwszej zmiany Warty na oświeceniowej scenie. Bohomolec, który w swoim czasie, jeszcze w teatrze konwiktowym nawet, odrobił lekcję z klasycyzmu, teraz unieruchomiony ścisłymi regułami gatunku nie nadąża za modą i musi ustąpić miejsca młodszym, którzy w barbarzyńskim geście odchodzić będą od naturalnych reguł gatunku, mieszając na przykład śmiech ze smutkiem, wysokie z niskim, czy ostentacyjnie ignorując świętą i nienaruszalną zasadę trzech jedności. Wśród późniejszych ojcobójców i szyderców będą jakby na to nie patrzeć też Niemcewicz czy Bogusławski. Bogusławski, który w pewnym momencie, dla którego drama mieszczańska w pewnym momencie staje się ulubionym gatunkiem i bez przerwy wystawia chociażby Taczkę od Ciarza, o której też jeszcze będę mówił. Więc zapewne mają rację komentatorzy, między innymi Dobrochna Ratajczakowa tak pisze, uznając autora komedii za wyraz frustracji samego Bohomolca. No ale też warto zwrócić uwagę co już sygnalizowałem, to znaczy na tę ironię i grę konwencjami, bo przecież autor komedii to nie jest komedia. Utwór z trudem wpisuje się w gatunkowy rygor, bo choć jest w nim do śmiechu, to jednak ogólny nastrój jest dość minorowy. To raczej smutna komedia, czyli taka, jakie Prawdomówski sam piętnuje. A jeśli do tego dodać brak jakiejkolwiek intrygi, co gorsza, brak jednoznacznej oceny, kto jest dobry, a kto zły, to wychodzi na to, że Bohomolec rzeczywiście sobie cały czas tutaj kpi z reguł klasycyzmu, które każe wykładać swojemu bohaterowi. Jest to, tak jak już wspomniałem, jest to też tekst naszpikowany różnymi aluzjami do innych tekstów teoretycznych, a nawet kryptocytatami. Z tytułu na przykład wymieniona jest Panna na wydaniu Czartoryskiego, czyli utwór, o którym mówiłem poprzednim razem. Czartoryskiego każe Prawdomówski czytać Mędrzeckiemu. Nie tyle oczywiście chodzi o sam dramat, co o przemowę, w której generał Ziem Podolski znowu zawarł prawidła dramatyki. Pisał tam między innymi. Są dwa gatunki, tragedia i komedia. Wiersz jest poświęcony tragedii jako bardziej niżeli proza, służący jej powadze. W nią bowiem wielcy tylko ludzie, bohatyry, półbogowie, bogowie czasem i wielkie uczynki wchodzą. Może i komedia wierszu zażyć, lecz jej wolno jest, nawet i przyzwoicie i mówić prozą, bo i ludzi wszystkich stanów i w potocznym życiu wystawia. Dalej jest znowu o trzech jednościach, bo to do znudzenia tak idzie. O intrydze, którą autor zobowiązany jest misternie poprowadzić, ale też tak, żeby za bardzo jej nie zaplątać, żeby widzowie w teatrze mogli bez problemu śledzić bieg wydarzeń.
pisze jeszcze Czartoryski, zręcznym się autor pokaże, kiedy wykoncypuje położenie delikatne, w których wpada w zatargę lub trudność amant z osobą kochaną, zysk własny z przyjaźnią, honor z miłością. Czyli znowu musi być jakiś konflikt wartości czy konflikt interesów. Żarty powinny być właściwe, a piszący powinien unikać trefnowania, czyli zwykłego wygłupu. To cały czas jest teoria Czartoryskiego, który tutaj znowu jako teoretyk jest kimś zupełnie innym niż praktyk, ponieważ wystarczy wziąć czy kawę, czy chociażby pannę na wydaniu, kiedy widać tam takie właśnie rozmaite wygłupy, czyli trefnowanie, które piętnuje Czartoryski teoretyk. Otóż, twierdzi Czartoryski, autor powinien wprowadzać prawą żartobliwość, która ma być rezultatem wysublimowanego połączenia dowcipu z wesołością, tak by żarty były rozumne i świadczyły o rozumności śmiejących się. Fałszywa żartobliwość, której należy się jak ognia wystrzegać, to wynik połączenia bezrozumnego zawrotu głowy z grzmiącym śmiechem, będącym wyrazu fałszu i bezrozumności. No, Czartoryski tutaj niewątpliwie przedkłada nijaki grymas Woltera na drubaczny śmiech Rablego. W myśl klasycystycznych zasad powstawać miały komedie wesołe, a nie rozpustne. Nad wszystkim zaś miał panować nakaz dobrego tonu. To jest ta zasada też nieobrażania właśnie kultury, wysokiej kultury. Jak mamy wysoki styl, to musi być kultura. Zasada odpowiedniości i harmonii, w której natura piękna objawiać się miała poznającemu podmiotowi równie harmonijnie ukształtowanemu. I to zarówno pod względem umysłowym, jak i moralnym. Panna na wydaniu to jest tylko jeden z wielu tropów, jakie pojawiają się w autorze komedii. One się wszystkie sprowadzają tak naprawdę do wałkowania w kółko tego samego, czyli zasady trzech jedności, zasady dekorum, odpowiedniości, dobrego tonu itd., itd. O tym wszystkim teraz nie będę mówił, bo Państwa zanudzę, ale obiecuję, że wrzucę to wszystko do konstelacji na stronie teatrpubliczny.pl i tam będzie można wszystko to sprawdzić. Odwołuje się też Bohomolec o tym może warto powiedzieć, do tekstów, które ukazywały się w Monitorze od 1965 roku. Pierwszy tekst ukazuje się w numerze 50, czyli jeszcze przed otwarciem Teatru Publicznego. Później w 1966 roku, kolejno w numerach 63, 64, ukazywały się takie mini rozprawki, których autor, najpewniej był to Ignacy Krasicki zresztą, prezentuje reguły sztuki dramatycznej, wśród których są przede wszystkim podział na tragedię i komedię. I pisze Krasicki. Komedia i tragedia na jednych prawie ustawach fundamentalnych zasadzają się. Ta tylko jest między nimi różnica, iż w tragedią wchodzą osoby znaczne, jako to monarchowie, książęta, rycerze, do komedii zaś niższego stanu. Tragedia za cel bierze dzieło, jakie wielkie i poważne, komedia zwyczajne i niższemu ludzi stanowi przyzwoite. Tragedia powinna mieć styl i myśli wysokie i wytworne, komedia zaś zażywa stylu zwyczajnego i do tej rzeczy, którą traktuje przyzwoitego. Oczywiście nie jest to też do końca prawda, absolutnie. Ponieważ jak się przyjrzysz, to komedia też musiała, ten humor komedii, gładkość dowcipu też musiała być na określonym poziomie. Potem mamy znowu ten sam wywód na temat trzech jedności, konstruowaniu intrygi i tak dalej. Później jeszcze w numerze 65 Monitora ukazał się list niejakiego Teatralskiego, w którym autor pisze o iluzji, czyli tak znowu możemy spojrzeć na ten teatr i pomyśleć o iluzji. O iluzji jako w jedynym skutecznym narzędziu działania teatralnego medium. I mówię o tym też nie bez powodu. Wspominam o tych rozważaniach, nieco być może powtarzając je i zdaję sobie sprawę z tego, że są one być może nieco jałowe, ale mówię o tym nie bez powodu, ponieważ te teksty zaczynają się pojawiać w Monitorze w bardzo określonym momencie. Pierwszy, owszem, jeszcze przed powstaniem Teatru Publicznego, w którym autor, czyli Krasicki najpewniej, wykłada w ogóle Polakom, którym mają otworzyć teatr publiczny, to czym jest teatr, jak w ogóle czytać teatr, jak, po co się chodzi do teatru, o powinnościach, obowiązkach teatru. Oczywiście okraszony jest to pewną myślą też historyczną i teoretyczną, przywołuje starożytnych i Francuzów, ale już później, kiedy po tym pierwszym okresie, kiedy najpierw natrętami, później małżeństwem z kalendarza, teatr zaczyna nabierać takiego pazura publicystycznego, dosyć drapieżnego, następuje odwrót. Znaczy nie mniej, nie więcej, bo Bohomolec musi pisać Staruszkiewicza, żeby uspokoić Sarmatów, żeby uczynić zadość im gustom, ich gustom. No i później już teatr jakby też popada w taką nijakość, wystawiając a to jakieś teksty wzorowane na komedii dell'arte. Już tak ostrej publicystyki nie ma. I nie ma jej też w Monitorze. I zamiast tego właśnie, zamiast tych tematów publicystycznych, które gdzieś w 65 roku i na początku 66 jeszcze istnieją, właśnie Monitor zmienia się w taką tubę,
wysokiej klasy intelektualistów wysublimowanych, którzy sobie dywagują na temat tego, czym powinna być komedia, czym tragedia, czym styl klasyczny, co w gruncie rzeczy chyba z punktu widzenia właśnie monitora jako medium publicznego, gazety, która ma zmieniać obyczaje, jest dosyć jałowymi rozważaniami. Tylko dla porządku wspomnę, że te teksty, te cztery teksty są uważane też za taki zaczyn takiego cyklu monitorowego Apologia teatru. No więc właśnie, mowa była o tragedii i komedii i o tym, czym się od siebie różnią przede wszystkim. Tragedia budziła dyskusję we Francji, w Polsce raczej niespecjalnie, to być może też dlatego, że w prawie tragedii nie grano, na pewno nie grano ich prawie w ogóle w teatrze publicznym, grano w teatrach prywatnych, czyli na przykład jak ten na Dynasach. Z tragedią poza tym był nieco mniejszy kłopot, bo ta nie budziła większych kontrowersji. Chociaż tam rzeczywiście w rozważaniach francuskich teoretyków są spory religijne, czy wypada wystawiać tragedię, że to jest może zbyt... Janseniści właśnie byli zdecydowaną stroną w tym konflikcie. Natomiast od zawsze tragedia uchodziła za gatunek szlachetny, który miał pobudzać moralność przez oddziaływanie na emocje. A komedia była podejrzana i to była podejrzana od samego początku. Ciążyła na nie po pierwsze farsowa tradycja, pewna swoboda obyczajowa. Arystokracja dostrzegła też w międzyczasie taki wywrotowy potencjał, to znaczy odmalowanie arystokratów w komedii zazwyczaj źle się dla nich kończyło. No więc trzeba było jakoś stworzyć pewne ramy czy pewne prawidła, żeby komedia właśnie nabrała pewnej szlachetności, żeby operowała szlachetnym komizmem i w związku z tym mogła dołączyć do gatunków prezentowanych w teatrze publicznym. No koniec końców w Polsce to właśnie teatr był stworzony po to, żeby zmieniać obyczaje i właśnie dominował w nim repertuar komediowy. Czy były to komedie klasyczne, to raczej trudno przesądzić, raczej nie. To znaczy, jeżeli brać klasycyzm jako ścisłe wytyczne dotyczące tego, jak ma być skomponowany tekst, to w zasadzie żaden z tych tekstów nie wpisuje się w te formy, no ale to jest znowu to, o czym mówił Ryszard Przybylski, to znaczy, że doktryna tutaj zawsze jest tym, co morduje. No jeżeli morduje tekst, morduje autora, morduje poezję, no więc w związku z tym za każdym razem, jeżeli tekst miał się nadawać jakkolwiek do tego, żeby go wystawić, to musiał w tę czy w drugą stronę wykroczyć poza te ścisłe reguły. Natomiast znacznie częściej tragedie były grywane w teatrach prywatnych. Komedia miała jednak stać się gatunkiem prawdziwie oświeconych. I to z kilku powodów. Przede wszystkim dlatego, że w śmiechu widziano działanie rozumu. Tragedia działała na emocje. Angażowała zmysły, niekoniecznie zaś zmuszała do myślenia. To serce miało dyktować, po czyjej stanąć stronie, a nie chłodna kalkulacja. A komedia wywodzili oświeceni, nieodłącznie związane jest z pracą umysłu. Bo aby pojąć dowcip, który pada ze sceny, konieczne jest jego zrozumienie, a więc konieczne jest przeprowadzenie jakiejś operacji intelektualnej. Na tym oprócz misji poprawiania obyczajów miała polegać wyższość komedii nad tragedią, która była po prostu tylko takim, miała ramy emocjonalne raczej, a nie racjonalne. Aby śmiech mógł być jednak działaniem czysto intelektualnym, komedia musiała być prawą, a dowcip wybrednym. Czyli też, jak mówiła Pule, już często przywoływany przez klasycystów, nie niżej Trzewika. Jezuita Gabriel François Leger dokonał nawet klasyfikacji dowcipu na potrzeby komedii. Pisał: dowcipem wybrednym nazywa się ten, który polega na wyszukanym doborze wyrazów, na błyskotliwym ich wypowiedzeniu oraz na odpowiednim ukształtowaniu gestów. Dowcip zręczny to taki, który tak poluje na śmiech i żarty, żeby wraz z wdziękiem zaskarbić sobie wziętość i uznanie dla skromności. Dowcip gładki łączy wesołość twarzy i przyjemne brzmienie głosu. Dowcip wytworny to ten, który przystoi człowiekowi szlachetnemu i dobrze wychowanemu. Czyli tutaj cały czas widzimy tak pewną gładkość, pewną subtelność, wysublimowanie, żarty na najwyższym poziomie. Na przeciwnym biegunie mamy oczywiście drugą stronę, czyli dowcip trywialny, niedbały dobór słów, dowcip mało subtelny, bezwstydny, który kąsa obelżywie. Jest nieobyczajny, szuka upodobania w nieprzyjemnych rzeczach. I jarmarczy, to już jest najgorzej, to już dno jest w ogóle. Który bezmyślnie naśladuje wszystko to, co jest przeciw religii i przeciw zdrowemu rozsądkowi. No i oczywiście komedia jako gatunek klasycystyczny ma operować tym pierwszym zestawem.
W 1798 roku Ignacy Krasicki zaczął drukować swoje rozmowy zmarłych. To są dosyć interesujące teksty również ze względu na to, w jakim okresie się zaczynają pojawiać. 1798 rok, chociaż klasycyzm tak naprawdę jako styl trwał w Polsce gdzieś do lat 30. XIX wieku, no to jesteśmy tutaj w sytuacji, kiedy teatr publiczny tak naprawdę już wyczerpał swoją misję, ponieważ no nie ma państwa, nie ma społeczeństwo też, czy jest społeczeństwo też jest dyskusyjne. Więc w związku z tym jakby można już tutaj z pewnym dystansem, z pewną perspektywą spojrzeć na to, co się wydarzyło i poddać to jakiemuś namysłowi. Więc z tego powodu te rozmowy zmarłych są, wydaje mi się, tutaj interesujące i ciekawe. I na przykład w rozmowie 11 biorą udział Arystofanes i Molière. Na polach marsowych rozprawiają o tym, o czym też pisał Bohomolec, o czym pisał Turski, czyli o upadku sztuki dramatopisarskiej, a ściśle rzecz biorąc o tym, dlaczego komedia jako gatunek upadła. Arystofanes bardzo by chciał to wiedzieć, dlaczego w ogóle komedia jako gatunek traci społeczny rezon, a Molière najpierw uchyla się od odpowiedzi, a w końcu mówi, że stało się to za sprawą samego Arystofanesa. Wzniosłeś twój kunszt, powiada Molière, wiadomością, dowcipem i nauką, ale odraziłeś od niego. Czym? Pyta Arystofanes. Na to Molière. Mógłbym przestać mówić na takową niecierpliwość. Tutaj też widzimy ten klasycystyczny, prawda, styl, który nie pozwala przerywać chociażby. Jest niegrzeczny. W związku z tym Molière już mógłby zupełnie przestać dalej mówić. Arystofanes na to. Wybacz, ale mnie to zbyt obchodzi, co mam usłyszeć. Powiedz więc, czym od kunsztu mojego odraziłem? I na co Molière, i to jest po prostu gwóźdź do trumny, nieuczciwością wyrazów i obmową. Bo komedia klasycystyczna, choć Bogiem a prawdą i Molière'owi zdarzało się tutaj przewinić, o czym już wspominałem, miała piętnować występek, ale nie obrażać. Nie na tym polegało jej zadanie. Na nic też dało się tłumaczenie Arystofanesa, że za jego czasów nikt prawdy nie owijał w bawełnę. No, ale Molière na to ma gotową odpowiedź. Mówi, że ale naga, cały czas mowa o prawdzie, ale że naga, jakieście ją sami oznaczyli, dawano jej takie, jakiego niekiedy potrzebowała nakrycie. No więc wystarczy tutaj przypomnieć ten humor arystofanesowski, chociażby z chmur, prawda, jak Arystofanes pokazuje Sokratesa, konkretną osobę, która jest wymieniona w sztuce z imienia, jako, prawda, oderwanego od rzeczywistości stetryczałego dziada, który gdzieś siedzi na chmurce i tam prowadzi swoją akademię. No ale tutaj znowu pojawia się ten problem dobrego tonu, prawda? Znaczy nawet jeżeli mówić prawdę, no nie ma co mówić prawdy między oczy, tak? Znaczy nie ma tutaj miejsca na żadne in your face, tylko jednak trzeba to wszystko ładnie zawoalować i powiedzieć tak grzecznie, nawet jeżeli komuś mamy coś przykrego do powiedzenia, jest to prawda. No ale właśnie, bo rozmowa Arystofanesa z Molière'em doskonale pokazuje też stosunek klasycyzmu do epoki klasycznej. Klasycyzm no przecież był dużo bardziej antyczny niż sam antyk. Dużo bardziej uładzony i rygorystyczny, jeśli idzie o formę. Nie trzeba też chyba przypominać, że osławiona, święta, nienaruszalna zasada trzech jedności tak naprawdę została skodyfikowana przez renesansowych zelotów, którzy znowu na własne potrzeby czytali Arystotelesa. Zapatrzony w przeszłość, na antyk, klasycyzm starał się więc łączyć tutaj ogień z wodą, czyli z jednej strony wierność ustanowionym przez siebie regułom teatralnym i misją modernizacyjną. Zmianę obyczajów przez narzucenie teatralnemu medium ścisłego, bardzo ścisłego gorsetu konwencji. I okazało się to misją nie do wykonania jednak. Klasycyzm ze swej istoty zachowawczy i konserwatywny, zapatrzony w przeszłość i ufający głównie harmonijnej i przejrzystej formie, w teatrze szybko okazał się narzędziem kompletnie niewydolnym. Wybredny i wysublimowany dowcip, na jaki silili się komediopisarze, jak na przykład Prawdomówski, bardzo szybko przestał bawić, a stał się czysto pustą konwencją, czystą grą. No, tak jak mówi się o komediach Prawdomówskiego, że tak naprawdę mogłyby one być grane od biedy w Wielki Piątek. Wysoka koturnowa tragedia w wykonaniu księżnej Karoliny de Nassau, zamiast wprawić Urszulę Mniszchową w słuszne wzruszenie, nieomal doprowadziła do niekontrolowanego wybuchu śmiechu. Wzorzec klasycystyczny zaczął się w teatrze wyczerpywać właśnie gdzieś pod koniec lat 70. Jeszcze chwilę wcześniej Krasicki pisał swojego, zresztą nigdy niedokończonego, satyryka, który jak u Bohomolca za głównego bohatera miał pisarza. Autor Krasickiego, to znowu jest nazwisko znaczące, niejaki Obmowski, radzi sobie jednak dużo lepiej. On tutaj w satyrze, czy w ogóle w ironii, w takim postrzeganiu świata, się realizuje. Znaczy jest, w ogóle satyra jest dla niego pewnym sposobem oglądu rzeczywistości, która wymaga naprawy.
a jednocześnie nakręca go i angażuje. Jednak już u Krasickiego widać taki pewien rozdziew, to znaczy z jednej strony mamy takiego szydercę społecznie zaangażowanego, a z drugiej strony społeczeństwo i oni się w żaden sposób nie są w stanie ze sobą skomunikować. Prawdomówski Bohomolca, no to jest jednak dużo bardziej melancholijny tekst. Jest w rozterce. Odrzuca w teatrze to, co nowe i co przekreśla klasycystyczne reguły kompozycji, ale jednocześnie zdaje sobie sprawę, że jego czas minął, że przyszli właśnie młodzi, gniewni, dla których wcale nie jest świętością przestrzeganie precyzyjnych zasad, oddzielanie chociażby komedii od tragedii, co było absolutnym fundamentem. Dopuszczają oni też byt z perspektywy klasycyzmu kompletnie niemożliwy, czyli komedię płaczliwą, mieszającą elementy komizmu, tragedii, odrzucającą postulat gatunkowej czystości. A przy czym wszyscy ci, którzy przychodzą do Prawdomówskiego, i to można oczywiście o tym myśleć, jako o natrętach Bielawskiego, ale przy tym przychodzą z tematami, które jakoś są dla nich ważne. Są to tematy istotne, no bo w teatrze publicznym jednak chodziło o to, by mówić o rzeczach istotnych. No więc ci, którzy przychodzą do Prawdomówskiego, poruszają ważne z ich perspektywy tematy społeczne. Spokojnicki mówi o żonie, która nie dość, że domaga się osobnych pokojów, to jeszcze wyciąga od niego pieniądze na modne stroje. No modnisiostwo, jak wiemy, też było piętnowane i to sam Bohomolec robił. Fartycka chciałaby komedii o swoim mężu parafianinie, który pilnuje każdego grosza i nie pozwala żonie ubierać się jak przystoi. No to też było wyszydzone. Mędrzecki ma gotowy, też aktualny temat, utracjuszostwo młodego Polaka, który spółkuje się do cna w Paryżu, a potem jeszcze traci majątek ojca w kraju. Wszystkim im Prawdomówski odmawia z jednego prostego powodu, ponieważ te tematy nie mieszczą się w gatunkowych konwencjach. W związku z tym bohater woli dłubać jakąś kompletnie nijaką i chyba nikogo nie obchodzącą komedię o fałszywym literacie albo mędrku, a nie zajmować się rzeczami, które no, potencjalnych przedstawicieli społeczeństwa jakoś interesują. I problem, moim zdaniem, jaki pojawia się w autorze komedii, w istocie ma charakter wcale nie teoretyczno-literacki, ani nawet nie teoretyczno-teatralny. Pojawia się bowiem pytanie, czy w zawiązanym przez klasycyzm gorsecie formalnym da się tworzyć teatr zaangażowany. W takim sztafarzu da się tworzyć teatr zaangażowany, teatr angażujący, teatr o sprawach społecznych. Takiego teatru przecież domagali się reformatorzy sceny publicznej. Czy zmiana społeczna, jaką ma wywołać teatr, jest możliwa, gdy poddany jest on rygorowi zasad zapatrzonego w antyk klasycyzmu, czy patrzącego wstecz, nie do przodu? Czy może podejmując antyczne wątki, porządkując je według ścisłych reguł, teatr klasycystyczny skazany jest na podejmowanie jedynie wielkich, uniwersalnych tematów, takich jak poruszają Sofokles, Eurypides czy kto tam jeszcze. Tematów dotyczących człowieka jako takiego, jego relacji z drugim człowiekiem, z przeznaczeniem, z bóstwem, żądzy, namiętności, co tam jeszcze, tak jak chociażby w przepisywanej przez Racina Fedrze. Pytanie to oczywiście ma charakter czysto akademicki, bo odpowiedzi dostarcza sam Bohomolec. Właśnie nie w tym utworze, tylko swoją postawą twórczą, bo pisał jeszcze przecież w teatrze szkolnym, chociażby Paryżanina Polskiego czy Kawalerów Modnych. A potem już na scenę publiczną wspominane Małżeństwo z Kalendarza, czy piętnującego właśnie parafiańszczyznę Małżeństwie z Kalendarza, czy Staruszkiewicza, który był z kolei pamfletem na cudzoziemszczyznę i rozmaite mody. Żywy odbiór Małżeństwa z Kalendarza i oburzenie, jakie wywołało to przedstawienie, świadczyłby, że konwencje, choćby i drażniący, przedstawiający wszystko w czarno-białych barwach schemat Destusza, nie muszą ograniczać wywrotowej siły przedstawienia. Dawało się robić teatr zaangażowany w klasycystycznym kostiumie, choć od razu trzeba zastrzec, że Bohomolec nie był pod tym względem rygorystą, takim jak Prawdomówski. Podobnie też Czartoryski, który w Pannie na wydaniu, chociaż jako teoretyk znowu cytuje Destusza i mówi o podziale na czarne-białe, że wszystko ma być jednoznaczne, do grona adoratorów Panny Pięknickiej wprowadza czterech bohaterów, z których żaden tak naprawdę nie jest ani jednoznacznie dobry, ani jednoznacznie zły. I na ich tle tak naprawdę największym rygorystą formalnym pozostaje Krasicki. I może to też jest znaczące, to znaczy, że Krasicki jednak należy do czołowych twórców polskiego oświecenia, natomiast jako dramatopisarz nie jest raczej znany i być może właśnie ze względu na to, że tutaj jakby ta doktryna teoretyczna przeważyła nad praktyką literacką, no, sprawiło, że jego komedie nie cieszyły się uznaniem. Ale nasuwa się też kolejne pytanie. Czy klasycyzm, tym razem już nie jako formuła estetyczna, lecz jako doktryna czy ideologia, nadaje się w ogóle do tego, by zmieniać świat? Czy w ogóle ten język bogów, aleksandryn, prawda, język, który nie służy do komunikacji tak naprawdę, może, czy w tym języku można mówić o problemach społeczeństwa, państwa i,
i próbować je jakoś zmieniać. Bo niejako przecież temu miał służyć teatr publiczny. Czy też niejako z założenia klasycyzm miał służyć tak naprawdę jedynie estetyzacji problemów. Nie rozwiązywania, nie zmianie, tylko właśnie pokazania ich w jakiejś pięknej formie. A jeśli tak, to może warto by było tę kwestię odwrócić i spróbować problematyzować samą estetykę, sam klasycyzm. Zastanowić się nad rozmaitymi kontekstami funkcjonowania tego ahistorycznego, transcendentnego, czy jak jeszcze stylu. A więc należy moim zdaniem zastanowić się nad właściwą funkcją owego języka bogów. Klasycyzm, który miał przedstawiać spójną i uporządkowaną wizję świata, okazuje się tutaj właśnie nie do końca neutralny. Nawet jeśli w świecie, który był opisywany, szalały żądze i emocje, to miały one mieć przejrzystą strukturę, krystaliczną. Jeżeli klasycyzm sięgał do antyku, no to raczej też nie był to antyk grecki, prawda? Nie był to świat Dionizosa czy misteriów orfickich. A jeśli pojawiała się tam Medea, to raczej podana w takim sosie, czy w tak, jak sobie życzył tego Horacy w liście do Pizonów. Kiedy pisał? Niech Medea publicznie dzieci nie zabija. Ludzkich członków nie waży zbrodniczy Atreus. Proknę się nie zamienia w ptaka, Kadmus w węża. Cokolwiek mi tak zajawisz, odrzucę bez wiary. No i właśnie też między innymi stąd z Horacego wzięła początek jedna z podstawowych reguł klasycyzmu, powtarzana później też przez Krasickiego, znaczy nie wolno pod żadnym pozorem na scenie pokazywać okrucieństwa ani cudów, tego co jest nieprawdopodobne. Można ewentualnie o tym opowiedzieć. Jeśli klasycyzm sięgał do antyku, to był to antyk rzymski, a aby być jeszcze bardziej precyzyjnym, można powiedzieć, że był to antyk doby cesarstwa rzymskiego, na którym to cesarstwie rzymskim wzorowały się zresztą nowożytne monarchie absolutne. I tutaj mamy kontekst polityczny, ponieważ no, wystarczy sięgnąć chociażby do księcia Machiavellego, który jest no, upstrzony jednak przykładami z antyku. Znaczy antyk tutaj może służyć też do podawania tego typu przykładów z przeszłości. Nie jest też chyba do końca kwestią zupełnego przypadku, że francuski klasycyzm rozkwitł pod panowaniem Ludwika XIV, króla Słońce. Więc uważam, że klasycyzm stał się estetycznym ekwiwalentem absolutyzmu, z jego centralizmem i biurokracją nadającą administracyjny rytm władzy, niczym Aleksandryn, który miał napędzać aktorów. Znaczy, biurokracja dla władzy jest dokładnie czymś takim. Znaczy, człowiek nie jest istotny, tak jak czytaliśmy to u Madame de Stael. To znaczy, że nawet marny aktor, jeżeli ma Aleksandryn, to nie może się wyłożyć. No i temu samemu służy biurokracja. Nawet marny urzędnik, jeżeli ma skodyfikowane procedury działania, no to nie może się pomylić, teoretycznie przynajmniej. W opinii Montesquieu'a tym, co różniło absolutyzm od despotii, był też skodyfikowany system praw. Skodyfikowane prawo, znowu podobnie jak reguły estetyczne, miało tworzyć spójną, jednolitą i skrajnie uporządkowaną wizję świata. Świata, w którym nie było miejsca na żadną rewolucję. Klasycyzm był raczej afirmacją status quo. Dążył do reprodukowania istniejących wzorów opisów rzeczywistości i skodyfikowania zachowań. Język operujący passé simple, który nie miał służyć komunikacji, pełnił tutaj niejako funkcję fatyczną, magiczną, ustanawiającą, mającą raczej czarować rzeczywistość niż o niej opowiadać czy zgoła ją zmieniać. Już w ogóle w tej perspektywie urasta do rangi jakiegoś nieporozumienia. Gdy zatem z tej perspektywy spojrzeć na klasycyzm, okaże się, że właśnie ten ahistoryczny i transcendentny język bogów w istocie był dyskursem politycznym, dyskursem władzy i to w dodatku władzy absolutnej. No i w związku z tym też jako żywo słabo nadawał się do tego, by zmieniać obyczaje. Co najwyżej mógł pomóc tak w estetyzacji, czyli zamalowywaniu jakichś liszajów. Nie jest też zresztą chyba kwestią przypadku, że ten język rozpada się w momencie, gdy kruszeje sam system polityczny. Gdy świat przestaje być po Destuszowskiemu czarno-biały. Pradomowski w swojej wypowiedzi u Bohomolca narzeka zresztą, że we Francji po Molierze już też miesza się wszystko ze wszystkim. Znaczy widać tutaj, że kończy się ta epoka ancien reżimu i do gry wchodzi trzeci gracz, któremu jest trochę wszystko jedno, czy świat jest czarno-biały, nawet nie powinien być. Czyli mieszczanie oczywiście. No i tutaj za przykład znowu mogą służyć pijacy Bohomolca, którzy byli zupełnie innym przedstawieniem w 1967 roku, czyli ostatnią premierą tego pierwszego teatru publicznego, a zupełnie innym przedstawieniem w 1975 roku, albo też inaczej, zmienił się kontekst odbioru. Kto inny na to przedstawienie chodził do teatru jeszcze wówczas w Operalni Saskiej, a kto inny chodził do Pałacu Sułkowskich.
W 1975 roku, czyli w czasie tego drugiego wygwizdanego przedstawienia w pijaków, Mizler de Kolff utyskiwał, że rzecz jest nieprzystojna, że złego natychmiast nie spotyka kara, czyli domagał się znowu tutaj przestrzegania jakichś reguł klasycystycznych, że występki pokazane są zbyt grubo. W autorze komedii Bohomolec broni się stwierdzeniem, że zachował przecież zasady dobrego tonu. Przecież można pokazywać rzeczy niskie i w pijakach właśnie tak zrobił. Poza tym widać tutaj w pijakach też spolaryzowany świat. Mamy z jednej, i to w nazwiskach też widać, z jednej strony mamy Pijakiewiczów i ich kandydata na męża Iwrońskiego, tak, czyli z francuskiego Iwroń, pijak. Z drugiej strony mamy wuja Teresy, za którego ostatecznie zostaje wydany Sobreckiego, znowu z francuskiego Sobr, czyli trzeźwy, a pomaga w tym wuj Roztropski. Czyli jakby tutaj ten destuszowski schemat jest zachowany, no ale jednak idzie to wbrew dobremu tonowi chyba tutaj najpewniej, bo już tu chyba nie chodzi o reguły kompozycji samego utworu, tylko właśnie o ten dobry ton. Więc jeśli uznać nawet, że była to komedia w typie klasycystycznym, chociaż bardzo w to wątpię, to ten destuszowski dualizm mógł nieco drażnić. Rządów Stanisława Augusta Poniatowskiego nie sposób uznać za absolutystyczne, nawet jeśli król miał takie ambicje. Tak uważali jego przeciwnicy, więc nie jest to źródło miarodajne. Możliwości potem jednak raczej nie było. Mówiłem o tym w czasie pierwszego wykładu, kiedy mówiłem o zmianach obyczajów i sprzeciwie, jaki budziło to wśród szlachty. I w sumie może nawet szkoda, że nie mieliśmy absolutyzmu, bo jak pokazuje praktyka w innych krajach, gdzie takie rządy absolutne były, absolutne to wcale nie znaczy despotyczne, to nie musi oznaczać od razu zamordyzmu, tylko właśnie centralizm, rozbudowana biurokracja, przestrzeganie zasad prawa, jakichś zasad reguł dekorum. Więc wszystko to monarchie absolutne, jak pokazuje przykład chociażby Francji czy Anglii, no, sprzyjały modernizacji społeczeństwa czy państwa. W Warszawie Poniatowski musiał, tak jak mówiłem kiedyś, musiał siłą zaganiać nieomal szlachtę do teatru, a szlachta ciągle narzekała, że bilety są za drogie. Władza centralna była słaba, więc zamiast politycznego klasycyzmu mieliśmy raczej polityczne rokoko. A rokoko, to przypomnijmy. Rokoko to jest tak naprawdę nie wiadomo co trochę i to jest taka kategoria stworzona jako przeciwstawienie klasycyzmu i sentymentalizmu. Coś takiego, co się nie dało upchnąć do żadnej z tych szufladek, zawsze można było nazwać rokokiem. Styl rokokowy tworzyli przeważnie ludzie, którzy w ogóle się ze sobą nie kontaktowali, nie podzielali tych samych zainteresowań, pisali na zupełnie różne tematy, w zupełnie różnych konwencjach. Jakby znowu jest to zaprzeczenie koncepcji czy zasad klasycyzmu. No i w związku z tym w zasadzie każdy, kto nie pasował do klasycyzmu albo sentymentalizmu, pasował do rokoka. No więc to jest też jakaś teza, że w polskim systemie politycznym mieliśmy rokokowy system polityczny. No i tutaj znowu chciałbym wrócić na koniec jeszcze do biografii tłumacza Fedry, czyli Wojciecha Turskiego, barwnej biografii, który jako strażnik klasycystycznych reguł wydaje się być kimś zupełnie innym niż Albert de Sarmat, który mianuje się reprezentantem narodu polskiego przed francuskim konwentem. No sarmatyzm znowu z klasycyzmem ma bardzo niewiele wspólnego. Raczej właśnie z barokową pompą, rozbuchaniem, a z drugiej strony z taką decentralizacją. Znaczy wystarczy tylko spojrzeć na sieć ośrodków decyzyjnych, którymi były raczej nie władza królewska, tylko dwory magnackie. No więc znowu to patrząc chociażby po teatrach, znaczy tak, gdzie obowiązywał właśnie raczej teatr dworski, takim w jakim znajdujemy się tutaj. Możemy zadać sobie pytanie, co tam było wystawiane i po co. No ale jakby ten cały polityczny kontekst też jakby nie sprzyjał powstaniu właśnie teatru publicznego, czyli klasycystycznego, scentralizowanego, który miałby właśnie według bardzo określonych reguł realizować określone postulaty. Ale jednak, no, pierwszy teatr publiczny był de facto teatrem królewskim, chociaż nazywał się publiczny, no ale fundatorem był król. No, jakby to król osobiście też sprawował pieczę nad tekstami, które szły na scenę, podobno sam robił korekty nawet. A więc Poniatowski, podobnie zresztą jak cała intelektualna elita, wychowany był na wzorcach francuskiego klasycyzmu, no więc repertuar na pierwszej scenie publicznej, przynajmniej teoretycznie znowu, to jak przyłożyć do tego reguły, to nijak się ma, więc przynajmniej teoretycznie repertuar był klasycyzujący. Po 1974 roku, choć w 1976 król odzyskuje wpływ na teatr,
No ale po 1974 generalnie to jest taka cezura dosyć istotna. Teatr stał się podobnie jak Monitor, raczej trybuną oświeconego mieszczaństwa. Już nie króla jako pewnej instancji, która chciała zmieniać obyczaje, ale raczej właśnie oświeconego, ale jednak mieszczaństwa. Pojawił się też nowy gatunek, komedia płaczliwa, a później i drama mieszczańska, które w radykalny sposób łamały zasady klasycyzmu. Zmiana porządku społecznego w oczywisty sposób pociągała za sobą też zmianę poetyki utworów dramatycznych. Po twardych klasycystach, którzy rozpoczęli reformę, przyszli inni, którzy też chcieli reformować obyczaje, choć nie podporządkowując się dyktatowi klasycystycznych doktrynerów. Bogusławski na przykład, o czym wspominałem, bardzo lubił wystawiać dramy, a jego Taczka odciarza, która po raz pierwszy była wystawiona, o tym przedstawieniu będę mówił chyba na ostatnim wykładzie, która miała premierę w 1790 roku, grana będzie z powodzeniem aż do lat 20. kolejnego stulecia. Cieszyła się szalonym powodzeniem. Natomiast teatr, w którym się znajdujemy, został otwarty, jak już Agata powiedziała to na scenie. Były dwa otwarcia, ale powiem o tym pierwszym, bo to wydaje mi się istotniejsze też ze względu na kontekst. Znaczy to właśnie było otwarcie dla towarzystwa 6 września 1988 roku. Zwracam uwagę, to jest 1988 rok, czyli to jest półtora roku po tym przedstawieniu Fredry na Dynasach i to jest dokładnie ten sam rok, w którym powstaje zespół prawideł Dmochowskiego dotyczących stylu klasycystycznego w polskim pisarstwie. No więc na inaugurację tego teatru zagrano po francusku Moliera. Więc reakcyjny klasycyzm się radykalizuje. Już nawet nie chodzi o to, żeby przepisywać Fedrę 13 z głoskowcem, tylko że można grać w oryginale po francusku. No ale gdzie się gra i po co? To jest teraz pytanie. Przenosi się klasycyzm ze sceny publicznej. Ja nie wiem, czy Stanisław August Poniatowski postawił sobie ten teatr, bo miał jednak dosyć, tak jak Turski czy Bohomoles, tego mieszania stylów i nieprzestrzegania klasycystycznych reguł, na których jakkolwiek było się wychował. No ale jednak wydaje mi się, że można postawić taką tezę, zważywszy, że właśnie w takich teatrach rozwijany był klasycyzm i to w takiej najostrzejszej formie. Więc przenosi się do teatrów prywatnych i dworskich. Staje się znakiem rozpoznawczym teatr de société, tak? Czyli teatru towarzyskiego, salonowego, czystym ornamentem i popisem stylistycznym. Tak jak te frazy Fedry wypowiadane gładko i płynnie. Tak jak te piękne dekoracje, w których się w tej chwili znajdujemy. W teatrze publicznym nikogo już prawidła klasycyzmu nie interesują. Kiedy w 90 roku Bogusławski wystawia Taczkę odciarza, całe miasto wali drzwiami i oknami. I ta nielicząca się już ze starożytnymi i naturalnymi regułami drama mieszczańska zaczyna świecić triumfy na polskiej scenie publicznej, zaczyna się podobać. Czyli wreszcie jakby wychodzimy poza ten rygor i gramy też, żeby poprawiać obyczaje oczywiście, bo to nie były żadne farsidła tylko dla rozrywki, ale wychodzimy z tych reguł. No i warto w tym kontekście jeszcze wrócić do Bohomolca. Smutny jest Bohomolec w tym momencie, a może trochę szkoda, no bo to jest jednak jeden z ojców założycieli teatru publicznego. Znaczy tak naprawdę od początku, jak mówiłem w pierwszym wykładzie, Poniatowski starał się pozyskać Bohomolca. Bohomolec się na początku troszeczkę migał, bo bliżej mu było do Sasów, więc prawdopodobnie Krasicki dopisywał mu kwestie damskie czy role kobiece, ponieważ Bohomolec się w ten sposób tłumaczył, że on tego nie potrafił, bo wcześniej pisał w Teatrze Konwiktowym, gdzie ról kobiecych nie było. No i teraz, w 1779 roku, ten Bohomolec, ten sam, który chciał naprawiać świat poprzez teatr, Został przez ten teatr pokonany. Chociaż z dużą dozą ironii widział tę zmianę warty i z pewną melancholią, ale jednak gotów był przekazywać tę pałeczkę dalej, a wszystko to po to chyba jednak dla jakiejś sprawy. I to ta sprawa jest tutaj najistotniejsza, bo tą sprawą wydaje mi się jednak teatr publiczny. No i wnętrze, w którym jesteśmy też przez chwilę, bo przez jakieś 3 miesiące chyba od czerwca do września 91 roku pełni funkcję sceny publicznej. Wtedy Poniatowski udostępnił ten teatr Bogusławskiego, bo w teatrze na placu ówczesnym komisji, czyli dzisiejszym placu Krasińskich, trwał właśnie generalny remont. No więc tak zakończyły się zmagania klasycystów z postępowcami, czy też formy z treścią. Ostatecznie chyba jednak treść wygrała, ponieważ jakby na to nie patrzeć, zmiana konwencji nie zmieniła aż tak bardzo przekazu, jaki płynął ze sceny publicznej, a jeżeli chodzi właśnie o klasycystyczny rygor i o cały kontekst polityczny, jaki się z tym wiąże, no to też pokazana została ta machina dyskursywna produkująca ten komunikat.
Dziękuję bardzo. Jeżeli mają Państwo jakieś pytania, to oczywiście postaram się w miarę swoich możliwości odpowiedzieć. Czy autor komedii mógłby dzisiaj zabrać współcześnie? Dzisiaj, jakie pytania dzisiaj? Jakimi problemami by dzisiaj przyszli autorzy do... To ty mi zadajesz pytanie, z jakimi problemami by przyszli. Nie mam pojęcia, znaczy nie. Tak, to znaczy rzeczywiście to brzmi bardzo współcześnie. Ja nawet ja byłem w pewnym oszołomieniu, jak po raz pierwszy czytałem ten tekst, bo poza tym, że no, Bohomoles tutaj się jednak w dość oczywisty sposób bawi konwencjami, kpi sobie z samego siebie, tak, stosuje jakąś ironię czy melancholię, które też są jakimiś wyznacznikami nowoczesności. Natomiast no, każe swojemu bohaterowi jednak klepać stary. Natomiast z jakimi problemami? Nie mam pojęcia. To znaczy, dobrze, to odpowiem w taki wykrętny nieco sposób. To, tak jak mówiliśmy na pierwszym wykładzie, jak staraliśmy się powiedzieć z Ewą Hewelkę i Michałem Januszańcem tym filmem, to znaczy pokazując, że pewne typy zachowań no, są cały czas do odnalezienia, że być może gra w karty współcześnie nie jest głównym problemem społeczeństwa polskiego, jak była w XVIII wieku. No, może gra na giełdzie, był taki pomysł, żeby może tym zagrać, ale... Pewnie tak. To znaczy, że gra na giełdzie i to jest znowu ten temat, który jakoś też wybrzmiewa zresztą w polskim teatrze, prawda? Mechanizmy ekonomiczno-finansowe. Czy przychodziliby z obyczajowymi... Znaczy ja nie wiem, bo ja chcę uciekać od takich jakichś jaskrawych... Ja chciałbym uciekać od takich jakichś grubych porównań, ale tak jak te teksty nie... Tak jak te teksty czytałem, to miałem wrażenie, że to jednak jakieś... Oczywiście to wymagałoby jakiegoś przepisania, jakiegoś sprawnego dramaturga, bo ten język rzeczywiście jest dosyć nieznośny, więc to trzeba by przepisać po naszemu. Natomiast jako pewna struktura, wydaje mi się, to mogłoby się bronić, że z powodzeniem niektórzy współcześnie tworzący właśnie taki teatr, rozbijający go niejako od środka, rozbijający też konwencje, prawda? Nie chcę mówić tutaj za grubo, więc będzie bez nazwisk, no ale że określony typ teatru jednak funkcjonuje. Dlatego ja byłem zaskoczony nowoczesnością tego tekstu, co w warstwie językowej oczywiście pewnie nie jest tak widoczne, ale jeżeli chodzi o samą strukturę czy problematykę, to jak najbardziej. Słucham. To kończymy. Dziękuję Państwu bardzo i zapraszam na kolejny wykład, który będzie 29 kwietnia w Instytucie Teatralnym tym razem i będzie o chłopach.